Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, oto dzisiaj tą zabaweczką bitwa. Bitwa, w której będzie bardzo dużo uszkodzeń. Mapka, widzicie jaka. Zobaczymy, gdzie kolega zaparkuje, bo to jest tutaj kluczowe. I wszystko wskazuje, że ta drużyna powinna wygrać. Zobaczcie, jaki jest skład. Dwa razy Kranwagen. Otóż Kranwagen na tej mapce, w tej pozycji jeszcze chłopaki są w plutonie. No to jest coś. No tutaj powiem tak, zdecydowanie wolę grać z tamtej strony, jeżeli mam niszczyciel. Zdecydowanie. Dlatego, że... Czyżby? O, nie udało się. Jeszcze go zdetrakowali. Oj, teraz by było w wieżę może. Słuchajcie, ta pozycja, ona jest fajna i daje możliwość strzelania do pojazdów, które tam się wychylają, ale no nie aż tak. Widzę, że przeszarżował foszem gościu, aż powiększę mapkę. Przeszarżował. Jest, pierwszy strzał. No gość się wynurzył. Dziesiątki, dziewiątki, ósemki oczywiście, więc kolega tutaj ewidentnie uprzywilejowany jest. I bitwa bez baboków, to jest bardzo ważne. No tutaj te dwa kranwageny powinny naprawdę działać, bo jeżeli babok im nie zagraża, to tam na góreczce spokojnie mogą sobie coś porobić. Kolega, widzę, zmienia pozycję. No właśnie, z tyłu można stać, zakładając, że to tamci atakują, a nie nasi. No tutaj jeden kranwagen, widzę, że już tak oberwał. O kurka, że to weszło. Że to weszło. No baboki już by na niego polowały tutaj, na szczęście. Na szczęście nie ma. Dobra, 1200 uszkodzeń na razie. Oczywiście kiedyś ten pojazd to był postrach. Dzisiaj troszeczkę mniej ludzi nim gra. Zdecydowanie mniej. Działo, rąbało kiedyś potężne. No dzisiaj też niby potężnie, ale już nie robi to na nas takiego wrażenia, prawda? Co mamy? Tiger 2, no łatwy łup. Kolega, widzę, wierzy autoaimowi. T-54 za to dostał. No, kolega się nie boi, widzę. Widzę, że się nie boi, a z tyłu UDES już zaczyna. No i niedobrze. O kurka, nie można tego rozwalić. No cóż. Isu, isu, isu. Joa! 680 słabo wylosowało, ale... Kolega dosyć szczęśliwie strzela, bo to nieskupione było. W ogóle nie musiało trafić tego ISU. Uwaga. Pięknie, 700. No ale właśnie, to się musiało tak skończyć, kurczę, to wyjeżdżanie tu. Przecież wiadomo, że oni tam niszczycielami stoją. Mamy Streetswagena, mamy UDESa, Obiekt 704, Fosz 155. Także kolega bardzo odważnie tutaj, naprawdę. Wychylenie się tu... No, gdy mają Fosza 155, gdzie on był wykryty? No na razie nie był wykryty. Czyli bardzo możliwe, że znajduje się jednak na linii A. Dobra, no i koniec. Koniec popełniania błędów, bo kolejny błąd to będzie po prostu koniec gry. Zdecydowanie. Jak nasze kranwageny? Proszę, proszę, co to się stało? 3400, ISU został rozwalony. Kranwagen został tylko jeden. Niedobrze. O, no nie w takie cele kolega sobie wymarzył strzelanie na pewno. O, nie, nie. No, kurde. No dobra, to chyba zrobimy go w odkurzonych czołgach, bo jeżeli to ma taką celność z woleja, to był strzał przed chwilą praktycznie z woleja. No myślałem, że kolega w Ivena to w ogóle skupi do końca, a tu nie. A tu nie. No dobra. Chyba zaraz zginie to na MX. Tak jest. Skoda w T56 i Kranwagen tam mają przeciwko sobie ISA-7. Więc jest całkiem możliwe, że sobie... O, Renegade niestety wyskakuje z boku. Niedobrze. Niedobrze. No i jest bardzo zuchwały ten Isior. Tak jest, w przód walimy, chociaż tutaj kolega z zwykłej amunicji wali, więc też by było ok. Jakby w bok, pewnie też by weszło.
T-54. I jest. Mamy na razie 5000 uszkodzeń. 3 fragi. Bitwa bardzo wyrównana. Ha, co tu może się wydarzyć jeszcze? Jak ten IS-7 wszędzie? Niestety oddana jest prawie cała tamta flanka. Jest tam jeszcze Pantera, ale wiecie, co się z nią stanie, jak zostanie wykryta. Uuu, tu są same ogryski. Niedobrze. Niedobra sytuacja. To są same ogryski, niestety. Kranwagen. Ogryzek. Skoda T-56. Ogryzek. No, gdyby to działo, szybsze skupienie miało. A więc tu jest pan kochany. No i zarobił w bambucze. A więc no to jest pewna nadzieja. Niestety Skoda ginie w tym momencie. I Kranwagen już sobie nie poradzi. Nie ma mowy. Boją się na niego wyjechać, bo wiadomo, że może mieć magazyn załadowany. Oj, to by było fajne. Kolega na ślepo. T-54 go zniszczył, ale tu się DZN weszło. Także nieźle, naprawdę te strzały, kurczę, takie są niektóre szczęśliwe w tej bitwie. Chyba, że to skill, oczywiście, no ja tu ciągle szczęśliwy, ale no naprawdę, takie strzelanie z tego działa. Ono potrafi być kapryśne. Kto z was grał, to wie, że to działo potrafi być kapryśne. IS-7 jeszcze żyje, Kranwagen się trzyma. Ogólnie, gdyby kolega miał chociaż, to nie wiem, z 500 życia więcej, to mógłby sobie pozwolić na jakieś takie odważniejsze akcje tutaj. Oczywiście w dosyć złym miejscu jest, bo ten obiekt, jeżeli tam jest po drugiej stronie, jeżeli kolega by zaczął zjeżdżać, no to on ma go z góry. Więc tu pancerz przestaje mieć aż takie znaczenie. No i Kranwagen, och, to było widać, że on przesadził. Kranwagen został Su-101. Który na pewno nie da rady. Bo to jednak jest za słaby pojazd. O, proszę, proszę, proszę. Nie trafiono w pancerz. Jak uwielbiamy ten komunikat. Nie trafiono w pancerz. O. Sporo życia. Sporo życia chłopaki mają. Pantera przeżyła, ale ona jest... To jest taki czołg bardzo fajny w grze, dopóki nie jest wykryty. Albo jeżeli to my decydujemy, kiedy będziemy wykryci, prawda? No, trzeba przyznać, że na tej mapce bardzo fajny klimat jest. Ta mgła mogłaby być taka jeszcze troszeczkę większa. Mgła się pojawia, jak się gdzieś tam odjeżdżamy. To ona się nad tymi łąkami pojawia. Bardzo fajny efekt. No i w całej tej dolinie. Ha, ciekawe by było, gdyby cała ta dolinka była na przykład zasnuta mgłą, co? No naprawdę, wprowadzenie takich efektów pogodowych, kurczę, tyle to by mogło urozmaicić. Chociaż byliby gracze, którzy perfekcyjnie nauczyliby się wykorzystywać coś takiego, prawda? I to nie byliby ci słabi gracze, tylko ci najlepsi, podejrzewam. No, ale rzeczywiście urokliwa jest ta mapa. Bardzo urokliwa. Dobra, czy chłopaki stoją? Oj, przydałoby się, żeby kolega teraz już obcinkę robił. Czy to się uda? Czy IS-7 zjedzie? O, będzie tu przeszkadzało to. Oj, będzie przeszkadzało. To jest właśnie najgorsze, że te wszystkie czołgi są na strzał. Także optycznie wydaje się, że niby ci mają przewagę, ale tak nie jest. O właśnie. O właśnie. I teraz to już w ogóle jest kupsko. Kurczę.
To by była fajna sytuacja, gdyby panowie sympatyczni jakoś sprowokowali ich. Po prostu do ataku i kolega stąd by ich pokończył. No, mamy jeszcze tam WZ-a, który coś tam wytrzyma. Ale tak, no to Pantera dostanie i koniec. T-54 pewnie też nie przeżyje jednego strzału. No, kolega stara się, widzę, na bieżąco być z tym, co mogą podświetlić mu po przeciwnej stronie. Zabawa się skończy, jak ten Renegade przyjedzie na tą stronę, naokoło, albo ten IS-7. O, kolega się zdenerwował bardzo tam, widzę. Jest. Ale ma życia, kurde. Ale ma życia. No i niestety nie wynurzy się. O, więc zrobił to IS-7. Kurde, szkoda. No właśnie. Teraz by wypadało tutaj stanąć gdzieś w krzaku. Jeżeli on wyjedzie tym IS-7, zobaczymy. Kurka, jeszcze ten. Jest. Pięknie. O, udało się to. Całkiem ładnie, ale jeszcze tego życia ma dużo, to jest jednak IS-7. Trochę w dwa ognie są panowie tutaj złapani. Zostały trzy pojazdy, kolega ma 7200 uszkodzeń. No i jest tutaj jedynym, który może zmienić los tej bitwy, chociaż T-54 jest fajnym czołgiem. O kurde, że to nie weszło! A jeny! To był decydujący strzał w tej bitwie, podejrzewam, że to nie weszło. Kurczę, teraz już by obieg dostał zamiast tamtego. Teraz zniknie. Kurka, nie przebito pancerza. Ha, było szczęścia dużo, było fajne strzelanie i zobaczcie, pod koniec. Objedzie go? Chyba może. Chyba może. Oj, zginął, teraz ten. I... czy Wydra wygra? Czy Wydra wygra? No kolega musi do przodu podjechać. Kurka, za późno! A nie. No... O! Kurde, Bela! Uwaga! Ajajajajaj! Co to była za akcja fajna? Wydra prawie, że mogła... Gdyby nie te dwa strzały, naprawdę, one zadecydowały. One tutaj zadecydowały. Ale gościu się podkradł. Moi drodzy, a teraz wyniki. Kolega Bercik Hubert wykręcił fantastyczny wynik, mimo tego, że bitwa przegrana. Niewiele, naprawdę niewiele brakowało. Zobaczcie, 9500 uszkodzeń, mamy 6 fragów. No... bardzo mało, bo tutaj po czymś spocie było dużo strzelane, więc expa dużo nie ma. Kolega zarobił na tej bitwie 7450, ale stratny nie jest. Czyli zobaczcie, ile trzeba zrobić, żeby się narobić i zarobić. Bardzo fajna bitwa, zwłaszcza końcówka. No tutaj, kurczę, wydaje mi się, że RNG mocno działało w tej bitwie. Oj, mieszali zdecydowanie. Na początku na korzyść kolegi,
No później na niekorzyść, niestety. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Swoją drogą muszę powiedzieć, wczoraj na streamie był Battlefield 1 i nie spodziewałem się, że w tej grze będzie taki klimat. Także dla wszystkich, którzy oglądają, informacja, na pewno wszystkie kampanie Battlefielda 1 na streamie będą. A nie ma ich dużo, chyba 5 tylko i akurat jedna na jeden stream. To tyle, żegnam się z wami. Do usłyszenia.